Witamy serdecznie i cieszymy się, że szczęśliwie dojechaliście na spotkanie w Marudzie. Co chcemy pokazać tutaj przedstawicielom organizacji, bo spotkanie jest dla przedstawicieli organizacji, a nie dla samorządów, chociaż są tu między nami samorządowcy, ale bardzo nieliczni, to pokazać organizacjom, że z tej współpracy może dużo dobrego płynąć i że trzeba przyjąć troszkę inną postawę. Tak? Nie patrzeć na samorząd wyłącznie jako na potencjalne źródło pieniędzy bądź innego rodzaju wsparcia materialnego typu lokal, autokar za darmo na wycieczkę, tylko spojrzeć na samorząd troszkę szerzej jako na partnera do realizacji czegoś wspólnego, tak? No bo przecież celem zarówno istnienia i działania samorządu, jak i bardzo wielu organizacji pozarządowych, wszelkich małych i dużych, jest to, by ludziom żyło się lepiej. Jestem sołtysem i chciałabym po prostu jakby wiedzieć więcej, w jaki sposób można się porozumieć, że tak powiem, z władzami gminy, co można więcej uzyskać oprócz tego, co mamy, bo mamy fundusz sołecki, ale być może, że jeszcze są jakieś takie sprawy, o których po prostu nie wiem i chciałabym się dowiedzieć o tym, czy można oprócz tego funduszu sołeckiego jeszcze coś wskórać. My przyjechaliśmy z miejscowości Boguty. To jest na skraju województwa mazowieckiego, graniczy z Podlaskim, powiat Ostrów Mazowiecka. Mhm. Jesteśmy po raz pierwszy. To mamy oczekiwania bardzo duże, ale no przede wszystkim zorientować się, jak można skutecznie pozyskać środki unijne na rozwój działalności integrującej społeczeństwo wiejskie. No, czego się spodziewam? Na pewno nowych doświadczeń, nowej wiedzy, szczególnie no, w zakresie tego prawa i komunikacji, co jest takim głównym tematem tegorocznego spotkania tu w Maruzach. No bo wiadomo, nie mamy w naszych stowarzyszeniach, nie mamy takiej porad prawnych, nie mamy swojego prawnika, który by nam w każdej chwili służył pomocą. No co prawda urzędy mają takie stanowiska i tak, swoich radców i nas wspomagają w tym zakresie. No ale myślę, że tu zdobyte wiadomości jednak poszerzą nasze horyzonty. Organizacja istnieje 10 lat i troszeczkę miała złe doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z samorządami przez poprzednią kadencję i jeszcze wcześniejszą kadencję. Natomiast w tej chwili całe szczęście mamy władze samorządowe, które sprzyjają organizacjom pozarządowym i właściwie na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolona z tym, że bardzo bym chętnie sobie odpowiedziała, gdzie tkwił błąd, być może po linii samorządu, być może naszej organizacji, że tamta współpraca przez 8 lat się nie udawała. Proszę Państwa, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. Naprawdę byłam pełna podziwu i tak powiem szczerze, gdyby pan to widział, panie prezydencie, jak oni ciężko pracowali od takiego maleńkiego. Małe dzieci miały reklamówki, zbierały, porządkowały. Potem usłyszałam
co też mnie poruszyło bardzo, że mamy Orlika. Panie prezydencie, warto było dla tych dzieci, powtarzam, dla tej młodzieży, nasz Orlik, naszych dzieci Orlik wygląda tak, że bramki są z dwóch kołków. Dookoła las. Jak się zgrzeją, mogą usiąść w cieniu, ale to jest naszymi rękami, dziećmi rękami zrobiony Orlik, na który serdecznie zapraszamy pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zadaniem, wielkim zadaniem państwa, państwa tu zgromadzonych i państwa polskiego jest przekonywanie ludzi i budowanie w nich przekonania, że yes, we can. Jak chcemy, to możemy. Pan narzeka czy chwali sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi w ogóle? No i myślę, że nie można generalizować, to jest pierwsza rzecz. I trzeba patrzeć zawsze przez pryzmat konkretnych doświadczeń. Zanim zostałem wójtem, byłem w organizacjach pozarządowych. Jestem wójtem, dalej jestem w organizacjach pozarządowych. Także to bardzo zależy wiele od ludzi tak naprawdę. I myślę, że są gminy, w których się dzieje dobrze. Osobiście uważam, że w mojej gminie, w gminie Miejsce Piastowe, dzieje się dobrze. Pewno mogło być też lepiej, ale jest dobrze. Są określone zasady funkcjonowania. Są gminy, w których dzieje się źle. Albo jest po prostu niejako. No i taka jest nasza Polska. No. Mhm. A jakie konkretnie organizacje działają u pana w gminie? Mamy kilkanaście organizacji, które pełnią bardzo różne funkcje. Prowadzą szkoły społeczne, prowadzą działalność kulturalną, oświatową. Są jako stowarzyszenia funkcjonują też oczywiście ochotnicze jednostki Straży Pożarnej. Mhm. I zawsze drzwi ma pan do gabinetu otwarte dla przedstawicieli tych organizacji? No oczywiście. I spotykamy się dosyć często, także gmina też nie szczędzi środków finansowych, żeby wspierać tego typu inicjatywy. Mhm. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która ma fundusz pożyczkowy dla stowarzyszeń, bo główną barierą w rozwoju stowarzyszeń są pieniądze, bo żeby działać, trzeba mieć trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. To jest oprócz dobrej woli, powiedzmy, i chęci, to jest podstawa. I gmina dobrowolnie od jakiegoś czasu pożycza w sposób nieoprocentowany stowarzyszeniom pieniądze na wkład własny i na realizację projektów, ponieważ dość często trzeba najpierw wydać pieniądze i one są dopiero po jakimś czasie stowarzyszeniom zwracane. Mhm. I żeby zapewnić ten potencjał finansowy stowarzyszeniom, pożyczamy im po prostu pieniądze z naszego budżetu. Macie nad tym kontrolę, w jaki sposób się wydaje te pieniądze? Oczywiście. One są pożyczane, czyli muszą wrócić do naszego budżetu. To jest podstawa, więc no mamy zaufanie, muszę przyznać, ale też jest ograniczone, bo sprawdzamy, bo są weksle. Jest pewna procedura, którą stowarzyszenie weryfikacyjna, procedura, której stowarzyszenie musi być poddane, tak żeby ocenić wiarygodność wydatkowania tych środków.
środku lasu. Pomagajcie! W środku lasu stoi dom pełen hałasu. Stoi dom pełen hałasu. A w tym domu liczna grupa. A w tym domu liczna grupa. Wiedzą już zalana w trupa. Wiedzą już zalana w trupa. Prezes Margol, dobra dusza. Prezes Margol, dobra dusza, jak się śmieje, brzuszkiem rusza. Jak się śmieje, brzuszkiem rusza. A wieczorem, gdzie ognisko? A wieczorem, gdzie ognisko? Jest zabawa w stylu disco. Jest zabawa w stylu disco. Tu w Maruzie dziś śpiewamy. Tu w Maruzie dziś śpiewamy.